Czy zdarzyło Ci się trafić na szefa lub szefową, którzy byli nie do zniesienia? Czy pomyślałeś, pomyślałaś, że nigdy nie będziesz takim szefem? A jakim szefem szefową jesteś, albo jakim liderem, liderką chcesz być? W tym odcinku opowiem Ci o tym, czym się różni lider od menedżera, o trzech cechach skutecznych liderów oraz trzech stylach zarządzania i związanych z nimi zaletami i wadami. Zapraszam do oglądania. Firma z głową. Podcast o biznesie, psychologii i rozwoju. Szefem można zostać z własnego wyboru, np. zakładając własną firmę, albo świadomie dążąc do tego w organizacji, a także niejako przez przypadek, kiedy to ze względu na nasze wyniki i specjalistyczną wiedzę, a ktoś dostrzega nasz potencjał i powierza nam liderskie obowiązki. Ze względu na to, jak to się stało w Twoim przypadku, to zostanie dobrym szefem, czyli takim, z którym ludzie chcą pracować, z którym mają dobre relacje, osiągają sukcesy i rozwijają kompetencje, wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. O ile czasu i doświadczenia nie da się zdobyć na skróty, kupić, ukraść, pożyczyć, to wiedzę o dobrym szefowaniu można pozyskać dość szybko. Mało kto rodzi się menedżerem. Większość z nas uczy się tego rzemiosła przez całe zawodowe życie. Mamy różne podejścia i style zarządzania, które mają swoje wady i zalety. Zanim jednak o nich opowiem, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kluczowe cechy skutecznego lidera. W literaturze znajdziesz wiele teorii dotyczących roli przywództwa w osiąganiu biznesowego sukcesu. Już w połowie ubiegłego wieku na rolę lidera w osiąganiu sukcesu przez firmę zwrócił Peter Drucker. Jednocześnie z biegiem czasu w literaturze zaczął uwidaczniać się podział na liderów w znaczeniu przywódców, którzy mają wizję, działają pod wpływem intuicji, wyznaczają kierunki i do których przyłączają się ludzie, oraz menedżerów, którzy niczym rzemieślnicy realizują ambitne plany liderów, wizjonerów, dbając o realizację takich mało ambitnych czasem zadań. Utarło się też przekonanie, że rolę menadżera można opanować, nauczyć się. Ale liderem to trzeba się urodzić. Być może zwróciłeś zwróciłaś uwagę, że w moich materiałach zamiennie używam słowa lider, menedżer, szef, kierownik, ponieważ jestem przekonany, że żeby być dobrym, skutecznym przywódcą, liderem, to trzeba być również skutecznym menedżerem. A będąc skutecznym menedżerem, stajemy się wcześniej czy później skutecznym liderem. Tak, na marginesie, pozycję i autorytet liderski można budować w różny sposób, i zapraszam Cię do obejrzenia odcinka na ten temat. Jedyne, co moim zdaniem może odróżniać rolę przywódcy lidera od menedżera, to pozycja w firmie. Przywódca jest ostatnią instancją podejmującą decyzję, np. prezes lub właściciel, a menedżer realizuje zadania w ramach swojego obszaru w organizacji ale to bardzo dyskusyjny i umowny podział. Żeby podeprzeć moje przekonanie, że te role niczym się wielkim nie różnią, przywołam badania, które cytują Sławek Jarmu i Mirek Tarasiewicz w książce Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania, które zresztą bardzo gorąco polecam do przeczytania. W 2013 roku Jim Collins i Morten Hansen badali firmy amerykańskie, w których wzrost wartości akcji był przynajmniej dziesięciokrotnie większy niż wzrost indeksu giełdowego dla odpowiedniego sektora. Szukali cech osobowości wyróżniających liderów zarządzających tymi firmami. Okazało się, że skuteczni liderzy nie są bardziej kreatywni, nie są wcale większymi wizjonerami, nie są bardziej charyzmatyczni. Nie są też bardziej skłonni do podejmowania większego ryzyka i odważnych decyzji. Wyróżniają się natomiast trzema cechami. Po pierwsze, są niezwykle konsekwentni w działaniu. Cel dla nich staje się prawdziwą obsesją i dążą do niego niezależnie od napotkanych trudności. Po drugie, nie podejmują intuicyjnych decyzji, a wręcz przeciwnie, opierają swoje wybory na głębszej niż inni analizie danych empirycznych. Po trzecie, mają skłonność do myślenia o zagrożeniach, szukania dziury w całym i przygotowywania się na najgorsze scenariusze. Według autorów badania, skuteczny lider pozostaje w cieniu firmy i przewodzi jej dzięki wprowadzaniu inspirujących standardów, a nie dzięki swojej inspirującej osobowości. Innymi słowy, robią dokładnie to samo, co powinien robić menedżer na każdym szczeblu organizacji: realizować cel, podejmować decyzje w oparciu o analizę danych. I eliminować potencjalne zagrożenia. Kropka. Można to robić na różne sposoby. I tutaj przechodzimy do stylów zarządzania. W moim rozumieniu, styl zarządzania, styl przywódczy to miks różnych zachowań, który jest zależny od tego, jakim jesteś człowiekiem. Od sytuacji, od Twojego sposobu podejmowania decyzji, nastawienia do rozwoju i osiągania celów, nastawienia do pracowników oraz tego, jak postrzegasz otoczenie, jakie masz przekonania dotyczące biznesu itd. Nie ma jednego idealnego stylu zarządzania. Moim zdaniem, to dopasowanie się do określonej sytuacji powinno mieć największe znaczenie. Przy wyborze stylu zarządzania. Innymi słowy, w moim przekonaniu, najbardziej skuteczni szefowie potrafią korzystać z różnych stylów w zależności od potrzeb. To jakie w końcu są te style zarządzania? Jeszcze chwila. Zanim je omówię, zapraszam Cię do mikrotestu. Opiszę Ci trzy sytuacje, a Ty wybierz, jak byś się w nich zachował, zachowała i zapisz lub zapamiętaj swój wybór. Nie będzie wiele do pamiętania. Trzy sytuacje i trzy wybrane opcje A, B lub C. Treść sytuacji i opcję wyboru znajdziesz także w opisie tego odcinka. No to sytuacja pierwsza. Wyobraź sobie, że zamierzasz wprowadzić w firmie zmianę. Masz doświadczony zespół, który raczej rozumie, że zmiana jest konieczna. Jak byś się zachował, zachowała w tej sytuacji? Opcja A. Pozwalasz grupie działać samodzielnie i akceptujesz wypracowane rozwiązanie, nawet jeśli odbiega od Twojej początkowej wizji. B. Uwzględniasz punkt widzenia zespołu. I podejmujesz ostateczne decyzje dotyczące wdrożenia zmiany? C. Zapowiadasz zmiany i wdrażasz je w życie, ściśle kontrolując kolejne działania. Zapisz lub zapamiętaj odpowiedź. Sytuacja druga. Awansujesz na stanowisko kierownicze. Twój poprzednik mało interesował się sytuacją i problemami zespołu. Jednocześnie zespół dobrze realizował swoje zadania, a relacje między członkami zespołu były i są dobre. Co wtedy robisz? Opcja A. Zostawiasz zespół w spokoju i nie wtrącasz się w jego funkcjonowanie. Opcja B. Omawiasz z zespołem poprzedni sposób pracy i zgłaszasz potrzebę wprowadzenia nowego sposobu. Opcja C. Podejmujesz różne działania, żeby zespół pracował w ściśle określony przez ciebie sposób. I znowu, zapisz lub zapamiętaj odpowiedź. A teraz sytuacja trzecia. Zlecasz doświadczonemu pracownikowi realizację nowego zadania. Jak się w tej sytuacji zachowasz? Opcja A. Określasz cele i dajesz mu całkowicie wolną rękę co do wyboru sposobu realizacji. Opcja B. Pytasz, jak ma zamiar je zrealizować i korygujesz pomysły, żeby były zgodne z Twoją wizją. Opcja C. Dajesz dokładne instrukcje, jak ma realizować zadanie i regularnie kontrolujesz przebieg realizacji. Znowu zapisz lub zapamiętaj odpowiedź: OK, to teraz możemy przejść do omówienia. Jednym z popularnych w literaturze podziałów na style przywódcze jest podział na styl dyrektywny, demokratyczny i delegacyjny. Przyjrzyjmy się im po kolei. Pierwszy styl to przywództwo dyrektywne albo autorytarne. Osoby zarządzające autorytarnie sprawują pełną władzę i kontrolę. Decyzje są podejmowane wyłącznie przez lidera, który ma jasny obraz swojej strategii, sposobu działania i włącza członków zespołu w proces podejmowania decyzji tylko od czasu do czasu lub w razie nagłej potrzeby. Często instruuje i pilnuje, żeby ludzie realizowali zadania w określony przez niego sposób. Przykład takiego dyrektywnego zachowania. Marek, jutro jedziesz do Poznania do naszego oddziału przeprowadzić kontrolę. Żadnych ale, nie przyszedłem tu dyskutować. Jest robota do zrobienia, a ja jutro po południu czekam na raport. Jakie są zalety dyrektywnego stylu zarządzania? Skraca czas podejmowania decyzji i wdrażania działań. Eliminuje polemikę w sytuacjach, w których wymagane jest zdecydowane działanie. Jest skuteczne, jeśli lider jest najbardziej kompetentną osobą w zespole. A jakie są wady dyrektywnego stylu zarządzania? Często towarzyszy mu nadmierna kontrola, która zabija autonomię, a za tym idzie spadek motywacji pracowników. Nie wspiera kreatywności pracowników, no bo wszystko szef mówi, co jest do zrobienia. Trudno jest też się przebić przez utarte schematy i nawyki lidera. Jeżeli wybierając odpowiedzi na trzy sytuacje, wskazałeś, wskazałaś kolejno C, C i C, to jest szansa, że blisko ci właśnie do takiego podejścia do zarządzania zespołem. W tym miejscu także przypomnę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to natychmiast zasubskrybuj nasz kanał. Było wystarczająco dyrektywnie? Omówmy teraz kolejny styl, czyli przywództwo partycypacyjne, inaczej nazywane demokratycznym. Liderzy partycypacyjni są otwarci na opinie innych i zachęcają do współpracy. Zostawiają sobie jednak ostatnie słowo przy podejmowaniu decyzji, a jednocześnie delegują odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na wszystkich członków zespołu. Usamodzielniają ludzi, inwestując czas w początkowym okresie współpracy, gdzie upewniają się co do posiadanych przez pracownika kompetencji. Albo pomagają je uzupełnić. Przywódcy partycypacyjni są częścią zespołu, poświęcają swój czas i energię współpracownikom, aby mogli rozwijać się zawodowo, wiedząc, że to z kolei pomoże im osiągnąć ostateczne cele. A teraz posłuchaj przykładu zachowania lidera partycypacyjnego. Jurek, dostaliśmy ambitne zadanie od prezesa, opowiem ci o nim. Mam kilka pomysłów, jak je zrealizować, ale bardzo chciałbym, zależałoby mi na tym, żeby usłyszeć Twoje zdanie, Twoją opinię, jakie Ty masz pomysły, no i razem coś postanowimy i będziemy działać. Jakie są zatem zalety takiego stylu zarządzania? No, po pierwsze, poszerza on pole widzenia lidera o perspektywę członków zespołu. Sprzyja kreatywności i buduje zaangażowanie pracowników. Pracownicy mają większe poczucie sensu podejmowanych przez lidera decyzji. I chętniej angażują się w realizację zadań z niej wynikających. Jakie są natomiast wady? Zespoły kierowane w ten sposób mogą być mniej produktywne, choćby ze względu na czas poświęcony na wypracowanie rozwiązania. Wydłuża się czas podjęcia decyzji, ponieważ niezbędna jest konsultacja z jednym czy z wieloma członkami zespołu. Jeżeli wybierając odpowiedzi na trzy sytuacje, wskazałeś, wskazałaś kolejno B, B i B. To jest szansa, że blisko ci właśnie do takiego podejścia do zarządzania zespołem. Ostatni styl to przywództwo delegacyjne i uwaga, to nie znaczy, że lider zarządza cały czas z delegacji. Przywódcy delegacyjni zapewniają niewiele wskazówek i dają pracownikom pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Niestety, w przypadku błędnej diagnozy kompetencji pracownika, może to prowadzić do poważnych i kosztownych błędów. W jednej z firm, dla której pracowałem, właściciel zatrudnił specjalistę z zakresu IT do stworzenia działu i poukładania procesów. Oddał mu pełną decyzyjność i przez trzy miesiące nie interesował się tym, co się dzieje w tym obszarze. Po trzech miesiącach zwolnił specjalistę. Miał do tego pretensje, że jest niekompetentny, a moim zdaniem to właśnie właściciel popełnił błąd. Posłuchaj przykładowej wypowiedzi lidera zarządzającego w stylu delegacyjnym. Jurek, chciałbym, żebyś wdrożył w naszej firmie nowy CRM. Masz na to 3 miesiące, 20 tysięcy budżetu, wiem, że dasz radę, dlatego działaj, daj znać, jak wszystko będzie gotowe. Jakie są zalety tego stylu? No, po pierwsze, uwalnia zasoby delegującego zadanie lidera, który może zająć się innymi tematami i działaniami. Wykorzystuje potencjał pracowników, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i nie trzeba ich prowadzić za rękę. Daje dużą autonomię pracownikom i wzmacnia w ten sposób motywację wewnętrzną. Jakie za to są wady, no, czasem rozmywa się odpowiedzialność za realizację zadania wśród członków zespołu, co może prowadzić do wzajemnego obciążania się odpowiedzialnością w przypadku błędu lub porażki. Konieczna jest także umiejętność właściwej oceny kompetencji pracowników oraz wysokie zaufanie do ich odpowiedzialności i samodzielności. Jeżeli wybierając odpowiedzi na trzy sytuacje, wskazałeś, wskazałaś kolejną A. A i A, to jest szansa, że blisko ci właśnie do takiego podejścia do zarządzania zespołem. Jak widzisz, wszystkie trzy style mają swoje wady i zalety. Najlepiej jest zatem, uwzględniając zasoby, cel i kompetencje pracowników, korzystać z różnych podejść w zależności od konkretnej sytuacji. Czasem, kiedy mamy niedoświadczonego pracownika albo awaryjną sytuację, dobrze jest podejmować decyzję dyrektywnie i bez jakiejkolwiek dyskusji. Zawsze możemy wrócić do dyskusji kiedy kurzo padnie. Czasem, kiedy zależy nam na budowaniu zaangażowania i współodpowiedzialności zespołu, warto konsultować, pytać, słuchać i podejmować wspólnie decyzje, biorąc pod uwagę różne perspektywy członków zespołu. Czasem, kiedy masz bardzo doświadczonego, sprawdzonego w boju pracownika, można dać mu całkowicie wolną rękę, zapewniając jednocześnie wsparcie i pomoc, jeśli taka będzie potrzebna. Pamiętaj proszę, że ten temat jest bardziej złożony i warto przyjrzeć mu się z różnych perspektyw, od strony rozwoju kompetencji pracownika, posiadanych zasobów przez lidera, sposobu podejmowania decyzji w organizacji itd. W literaturze znajdziesz na przykład bardzo ciekawą i użyteczną koncepcję profesora Vrooma, zarządzanie sytuacyjne Blancharda i wiele innych. Trudno jest o wszystkim opowiedzieć w kilkuminutowym odcinku. Dlatego w opisie do tego odcinka znajdziesz kilka książek, które warto moim zdaniem przeczytać w tym temacie. I to tyle na dziś. Jeśli ten materiał był dla Ciebie inspirujący, daj łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, żeby nie umknęły Ci kolejne ciekawe treści. Dzięki za oglądanie, cześć.